Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą o sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, pisując tam: Otulina o sztuce. Dzisiaj ponownie wzięłam na warsztat osobę malarki martwych natur, której nazwisko jest niezwykle trudne do wymówienia, jak to z większością holenderskich nazwisk, i teraz spróbuję je wymówić, Rachel Ruizch, którą w dalszej części mojej opowieści dla mojej i Waszej wygody będę najczęściej nazywała po prostu Rachel. Urodziła się w Hadze, ale całe jej życie przebiegało w Amsterdamie i była niezwykłą osobą pod tym względem, że pochodziła z rodziny naukowca, botanika, który był też sam, zwykle też podziwiany. Miał on pod swoją opieką ogród botaniczny w Amsterdamie, który nie dość że opisał to jeszcze Zbogacał rozmaitymi sadzonkami, rozmaitymi okazami. Także sprawił, że ten ogród botaniczny stał się jednym z najważniejszych i największych ogrodów botanicznych w Europie. I on nazywał się Frederich Ruisch. Pozwalało jej to niewątpliwie na obserwowanie rozmaitych gatunków kwiatów wtedy, kiedy były one w pełnym rozkwicie, co niewątpliwie dla twórców martwych natur kwiatowych jest bardzo ważne, bo tak jak i dzisiaj, wówczas również, kwiaty kwitły przez krótki okres, a następnie gubiły płatki i już nie można było ich więcej studiować. Rachel miała też drugą przewagę nad innymi artystami. Otóż jej ojciec był kolekcjonerem różnych okazów naturaliów. Gromadził zarówno rozmaite szkielety, ale też tworzył takie okazy anatomiczne, które zanurzane były w specjalnym preparacie, który utrzymywał je w w świeżości i skład tego płynu był jego autorską mieszanką przed nikim nie zdradzaną i przechowywał w ten sposób zarówno okazy fauny, ale i flory. I jak, jeśli dobrze rozumiem z tych publikacji, to również potrafił zachować na dłużej świeżość kwiatów, różnych okazów, właśnie botanicznych. Co z kolei dla Rachel stanowiło kolejną niezwykłą okazję do studiowania tych okazów i później umieszczania ich na obrazach. Rachel pochodziła z rodziny nie tylko naukowców, ale też i artystów. Jej dziadkiem był Peter Post który był architektem współodpowiedzialnym, można tak powiedzieć, za stworzenie stylu barokowego w Holandii i cieszył się on olbrzymią popularnością, też olbrzymim sukcesem. Jego bratem z kolei był Franz Post, Malarz, który pojechał jako jeden z pierwszych artystów europejskich do Brazylii, i tam stworzył szereg pejzaży portretujących tamtejsze okolice pierwszych, które w ogóle m, ukazywały te miejsca, i później mogły stanowić ich odzorowanie dla tych wszystkich Europejczyków, którzy no, do Brazylii nie mieli jeszcze wówczas okazji pojechać. Więc to jest jej taki, takie tło, to jest jej rodzina, z której wyrosła. Natomiast Rachel uczyła się, najpierw sama studiowała te kwiaty, które miała pod ręką, ale uczyła się u Wilma van Alsta w Amsterdamie, tego samego, którego mieliśmy okazję już poznać, przy opowieści o Marii van Oosterwijk. To on zabiegał o jej rękę, no niestety, bezskutecznie. Być może malarki znały się, ponieważ Rachel uczyła się w pracowni Van Alsta. Pamiętamy, że ona znajdowała się po drugiej stronie ulicy od pracowni Van Osterwijk, ale nie mam tutaj dla Was żadnej historii, która mogłaby coś opowiedzieć o ich wzajemnej znajomości, oprócz tego, że. Obydwie artystki pojawiają się w takich poematach ówczesnych poetów, gdzie ich talent i ich zdolności są wysławiane i opisywane ku potomności. W odróżnieniu od Osterwijk, Ruiz weszła za mąż za Juliana Pola, który miał korzenie ze Śląska. Pobrali się w 1693 roku. Paul był również malarzem, był portrecistą, ale mniej uzdolnionym od swojej małżonki, co zdaje się, że akceptował i to małżeństwo raczej wydaje się, że miało szczęśliwe pożycie. Dodatkowo jeszcze mieli dziesięcioro dzieci i Rachel była w stanie zarówno prowadzić tą swoją działalność malarską, rozwijać swoją karierę, o którą niewątpliwie bardzo dbała, a jednocześnie zajmować się wychowaniem owej dziesiątki, choć na pewno nie bez udziału pomocy domowych. Tak jak Wam też opowiadałam już, kobiety miały pewien problem ze wstępowaniem do cechu malarstwa w Amsterdamie, bo po prostu on ich nie uznawał jako artystek, które mogą się tam zapisać. Ta sama sytuacja miała miejsce w przypadku Rachel. Odmówiono jej możliwości właśnie zapisania się do cechu świętego Łukasza, więc przez pewien czas ona malowała mniejsze formaty, taka, żeby nie naruszać tych zasad cechowych, czyli braku możliwości sprzedaży malarstwa olejnego od pewnych wielkości formatu, jeżeli nie należało się do cechu. Ale... Y być może na drodze jakiegoś takiego rozsądnego wyboru, zdecydowała się wraz z mężem zapisać do cechu malarskiego w Hadze. I tam od 1701 roku funkcjonowała jako artystka malarka. Ta jej droga artystyczna rozwijała się w ogóle w bardzo ciekawy sposób. Ponieważ ona nie tylko tworzyła na wolny rynek, nie tylko tworzyła lokalnie w Amsterdamie, jej prace były chętnie kupowane i tak samo kolekcjonowane jak te Marii van Oosterwijk, nawet dochodziło do takiej sytuacji, że za pracę Ruisk płacono więcej niż wówczas płacono za pracę Rembrandta. Co dla nas jest jakimś wyznacznikiem, ale wówczas już w, na początku XVIII wieku te prace Rembrandta nie były tak wysoko cenione jak w momencie, kiedy je tworzył. Niemniej to pokazuje nam też, że była jedną z takich najlepiej opłacanych malarek, ale na tym nie poprzestała, ponieważ została w 1708 roku zatrudniona jako nadworna malarka elektora Palatynatu. Przeniosła się wraz z mężem do Düsseldorfu i tam przez kilka lat działała właśnie jako malarka nadworna. Wtedy nie musiała tak wielu tych obrazów malować, żeby utrzymać rodzinę. Zachowały się właśnie też obrazy z tego, z tego czasu. I ona rozwijała swój talent Później wróciła do Amsterdamu i, i dalej prowadziła działalność. Zdaje się, że po prostu musiała też bardzo lubić samą, sam proces malowania, sam proces tworzenia, ponieważ w 1722 roku rodzina wygrała na loterii. były, tak jak dzisiaj mamy lotto organizowane, takie loterie były również wówczas organizowane. I oni wygrali taką no, bardzo wysoką nagrodę, jakby wysokiego jackpota. A mimo to artystka tworzyła dalej i dalej była, była aktywna. Stworzyła setki martwych natur, co najmniej 250 z nich jest i przypisanych obecnie, udokumentowanych, ale wiele z nich jeszcze może czekać na odkrycie. Jej twórczość obejmuje ponad 60 lat aktywności zawodowej, ponieważ zaczęła tworzyć w wieku 18 lat i od tamtej pory tworzyła i sprzedawała swoje obrazy. Ten wynik jest imponujący nie tylko jeżeli chodzi o artystkę, ale w ogóle niezależnie od płci i jest to naprawdę imponująca kariera. Sława, jaką osiągnęła Rachel, niewątpliwie łączy się też z rozwojem ogrodnictwa, znajomości, wiedzy o rozwoju roślin, o, o ich uprawie i też takiego przodowania Holendrów właśnie w, w, tej, w tej dziedzinie. Wiązało się to także z wyprawami, kolonizatorskimi wybrawami Holendrów zarówno na wschód jak i na zachód. Wspominałam Wam już, że dziadkiem Rachel był Peter Post i jego brat Franz Post pojechał do Brazylii. Gubernatorem był wówczas Johann Mauritz von nassau -Siegen. Bardzo światły z jednej strony gubernator, który... Wprowadził równość religijną w tej kolonii holenderskiej w Brazylii, stworzył też ogród botaniczny z lokalnymi okazami botanicznymi, które oczywiście wszystkie dla Europejczyków były egzotyczne, natomiast były lokalne. Sprowadził również okazy z Europy, również z pewnych terenów Afryki żeby zasadzić je wszystkie w jednym miejscu i stworzyć coś na kształt no, takiego rajskiego ogrodu. Ogrodu, w którym byłoby wszelkie stworzenie, tutaj w tym przypadku roślin, taka, żeby można było je studiować, ale też i dla takiej swojej czysto naukowej przyjemności. I podobne zamiary, podobne pragnienia kierowały rozmaitymi botanikami w Europie, Także w Holandii tworzyli oni swoje ogrody botaniczne. Tak jak to już wspomniałam, ojciec Rachel Frederick, który był odpowiedzialny właśnie za zbudowanie ogrodu botanicznego w Amsterdamie, to musimy sobie wyobrazić, że wówczas to była taka niezwykła wyprawa, też w nieznane dla tych wszystkich naukowców. Oni Zdobywali te sadzonki w bardzo różny sposób, często też wymieniali się nawzajem nasionami, czy też wiedzą, to, to wszystko byli pasjonaci, którzy z zapartym tchem śledzili, co też wyrośnie z tych, z tych sadzonek. A jedną z takich bardziej znanych właśnie pasjonatek, botaniczek była Agneta Blok która urodziła się w bogatej rodzinie, też bogato wyszła za mąż i po śmierci pierwszego męża, który był takim kupcem handlującym jedwabiem, zakupiła posiadłość pod Amsterdamem, która nazywała się Pfeifferhof, gdzie owa Agneta rozwinęła hodowlę rzadkich i egzotycznych roślin, między innymi jako pierwszej Udało jej się wyhodować ananasa, co też zostało upamiętnione takim srebrnym medalem, wydanym właśnie w Holandii, z jej podobizną i też z podobizną owego ananasa. Natomiast ona również miała swoją inicjatywę skatalogowania tych zbiorów, tych okazów, które posiadała w swojej kolekcji i zatrudniła w tym celu artystów, Artystów takich właśnie zajmujących się rysunkiem botanicznym, i tu była to większa grupa twórców, taka, żeby stworzyć księgę, w końcu stworzyła właśnie taką dużą publikację, ilustrującą jej zbiory. Zbiory te botaniczne. I teraz wyobraźmy sobie, to jest jedna osoba, oczywiście majątna, ale tylko jedna z wielu osób, i taki też jest właśnie klimat, trochę kulturowy, trochę naukowy. W Holandii zainteresowanie roślinami jest bardzo ożywione. Tym bardziej nie powinno nas dziwić, czemu martwe natury kwiatowe również uzyskują tak wysoki status, tak niezwykłe zainteresowanie. A Rachel staje się niekwestionowaną królową wśród tych twórców botaniczno-artystycznych, bo jednak jej sztuka to jest sztuka wysoka, ale oparta na bardzo szczegółowej, uważnej obserwacji. Na pewno Pomagało jej też to, że pochodziła z rodziny botanika, bardzo znanego. No i ojciec był niezwykle ważną postacią. On korespondował między innymi z Newtonem, ale też no, z wieloma postaciami ówczesnego świata nauki. I ta wszechstronna wiedza Rachel, na pewno też przekładała się na sposób, w jaki ukazywała te rozmaite kwiaty, rozmaite okazy, które pojawiały się w jej martwych naturach, bo to nie są tylko i wyłącznie botaniczne okazy. Tak jak wielu artystów, również ona włączała w te swoje bukiety kwiatowe, też rozmaite drobne żyjątka. Które należało poszukiwać pośród liści, pośród płatków, i one, jak się dłużej przyjrzeć w zasadzie każdej z prac Rachel, odnajdziemy tam no, bardzo taką dynamiczną, żywiołową społeczność różnych owadów, które przechadzają się, czasami zjadają kawałki liści, na których żerują. Więc to też, pomimo, że na pierwszy rzut oka patrzymy na coś, co jest niezwykle ozdobne, dekoracyjne, to jednak jest to też taki mały ekosystem i tak też ona zdaje się na to patrzyła, że jest to opowieść o czymś więcej niż tylko o ładnych kwiatkach w wazonie. Oczywiście te martwe natury były też takim sposobem na zatrzymanie wyglądu tych, tych kwiatów. Tutaj często podnoszone jest to, że w takich kompozycjach kwiatowych łączone były kwiaty kwitnące w różnych sezonach w roku, czyli one nie mogłyby jako taki bukiet zaistnieć w rzeczywistości, a sztuka malarska potrafiła je połączyć na wieki, właśnie w taki niezwykły układ. I teraz pytaniem pozostaje, czy malarka, tak jak większość malarzy, Wykorzystywała swoje szkice takie na żywo tworzone, kolejnych kwiatów kwitnących w ciągu roku, i później z nich tworzyła zestawienie. Czy może posiadała takie preparaty, z których mogła szkicować wtedy, kiedy potrzebowała, szkicować właśnie też nie z zasuszonych kwiatów, tylko z kwiatów półżywych, może tak to nazwijmy. I tutaj to pozostaje trochę zagadką dla nas dzisiaj. Niewątpliwie, tak jak ci artyści jej współcześni czy wcześniejsi, mistrzowie martwych natur kwiatowych, właśnie łączyła różne typy kwiatów, różne okazy kwitnące w ciągu roku w jeden bukiet, który trochę przeczył czasowi, przeczył rytmowi roku co zarazem było opowieścią o wielkości sztuki malarskiej. I tyle dzisiaj ode mnie o osobie Rachel Ruysch. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądały jej obrazy, to zapraszam Was do obejrzenia też tego odcinka na moim kanale na YouTubie. Kanał nazywa się po prostu Otulina o sztuce i tam znajdziecie trochę z opóźnieniem względem premiery na Spotify ale wszystkie odcinki, które publikuję w wersji jedynie audio. A ja życzę Wam już miłego weekendu i całej reszty tygodnia i do usłyszenia za tydzień.